Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Podróże z antropologią. Dzisiaj jest ze mną Karolina Kania, nasza gościni, która opowie Państwu o Nowej Kaledonii. Za chwilę trochę więcej słów o Karolinie. Witam Cię serdecznie, Karolino. Dobry wieczór, cześć. I od razu powiem, że jak zawsze organizatorami wydarzenia jest Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna i Sklep Podróżnika. Dzisiaj nadajemy do Państwa z własnych domów ze względu na to, że oczekujemy na burzę i w tym burzowym, napiętym wieczorze będziemy zabierać Państwa w zupełnie inne rejony. Współpracuje z nami też Pracownia Duży Pokój, Instytut Etnologii, Antropologii, Kultury. Dziękujemy wszystkim patronom medialnym, między innymi Solo Jolo i Ethno Passion, z którym Karolina sama jest związana. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Tak jak zawsze, będziemy mieli 45 minut opowieści dziś o Nowej Kaledonii, o krokot niepodległości. A potem będziemy mieli czas na Państwa pytania. Ja już teraz zapraszam do tego, żeby pamiętać o tym, że czat pozostaje dla Was, do zadawania pytań, do komentarzy. Ja wszystkie będę zbierał i przekazywał Karolinie, więc jeżeli w trakcie pojawi się jakieś pytanie, to jak najbardziej dajcie znać, wtedy łatwiej będzie nam na nie wszystkie odpowiedzieć. I jeszcze kilka słów o naszej gościni. Karolina Kania, etnolożka, antropolożka kultury, doktorantka w znanej szkole w Paryżu, która pisze pracę doktorską poświęconą relacjom społeczno-politycznym związanym z rozwojem turystyki na Nowej Kaledonii. Wielomiesięczny pobyt właśnie tam pozwolił Karolinie trochę zrozumieć zarówno lokalną kulturę, ale też te relacje, które łączą mieszkańców wysp z Francją. I obecnie Karolina ma też doświadczenie pracy w startupie, gdzie zajmuje się inkubowaniem innowacji i ma taką odnogę trochę biznesową antropologii z innego fragmentu, a z pasji prowadzi bloga Ethno Passion. Ale dzisiaj, proszę Państwa, zabieramy Was na odległy Pacyfik, gdzie z pozoru niewielka wyspa dzisiaj objawi nam się w tej opowieści. Karolino, oddaję Ci głos. Bardzo dziękuję za przedstawienie i za ten wstęp i bardzo również dziękuję za zaproszenie Tobie i całej ekipie stowarzyszenia. Śledzę Wasze działania już od dłuższego czasu, od wielu lat i jako etnolożce, etnografce, antropolożce są mi bardzo bliskie, więc cieszę się, że teraz możemy współpracować. Na początek mam dla Państwa krótki film. Dla Państwa, dla Was, pozwolę sobie mówić dla Was. Także zapraszam na krótki filmik i zaraz wracamy. Udało się. Spotkanie online w dzisiejszych czasach bez technicznych problemów można uznać za nieudane. Także pewnie jeszcze coś przed nami. Jeszcze raz witam Was wszystkich serdecznie. Tak jak Mark wspomniał na początku, jestem antropolożką i od 2014 roku zajmuję się naukowo Nową Kaledonią. Stało się tak dlatego, że pojechałam na studia magisterskie do Paryża i w École des études sciences sociales. W
której właśnie robiłam studia magisterskie, obecnie kończę doktorat, mają bardzo szeroki wachlarz i wybór przedmiotów, specjalistów, którzy zajmują się różnymi miejscami na ziemi. I zaczęłam chodzić na zajęcia o terytoriach francuskich na Pacyfiku, czyli Nowa Kaledonia, Polinezja Francuska, Wallis i Futuna. I w ten sposób w ogóle dowiedziałam się o Nowej Kaledonii. Potem wykorzystałam możliwość, jaką daje ta szkoła i zyskałam stypendium na wyjazd i właśnie tak po raz pierwszy tam trafiłam. Moja myśl poza zainteresowaniem takim ogólnym tym terytorium była też taka, że bez takiego stypendium, bez wsparcia finansowego pewnie nigdy samej nie uda mi się tam dotrzeć. Także po prostu wykorzystałam taką okazję. Na początku byłam tam 2 miesiące w ramach badań do pracy magisterskiej, a następnie wróciłam 3 razy w czasie studiów doktoranckich i właśnie kontraktu badawczego w czasie doktoratu. Także na Wyspach Nowej Kaledonii spędziłam ponad rok. I to o moich doświadczeniach właśnie chciałabym dzisiaj Wam opowiedzieć. Tak jak mogliście zobaczyć na tym krótkim filmiku, miałam szansę pracować i żyć w miejscu pięknym, niezwykłym, rajskim, egzotycznym i tak naprawdę każdy z Was może wstawić sobie tutaj słowo opisujące Waszym zdaniem taki przysłowiowy raj na ziemi. Ja chociaż wciąż bardzo, bardzo doceniam to miejsce, w którym przyszło mi żyć, nie postrzegam już tej Nowej Kaledonii jako raju, tylko postrzegam ją poprzez pryzmat moich doświadczeń badawczych, doświadczeń z życia w tym miejscu, a że moje badania dotyczyły tematu konfliktów związanych z rozwojem turystyki na Wyspach Archipelagu, to właśnie poprzez ten pryzmat tych konfliktów między mieszkańcami, między zagranicznymi inwestorami, a społecznością autochtoniczną, konfliktami o ziemię, o pieniądze. Właśnie przez ten pryzmat postrzegam teraz Wyspy Nowej Kaledonii. Dzisiaj pogoda burzowa, ja mieszkam w Pradze, ale myślę, że jest tutaj trochę podobnie jak w Warszawie, także trochę, jest trochę mniej tropikalnie niż w ostatnich dniach, także dzisiaj przeniesiemy się wirtualnie do tych tropików. Na początek opowiem krótko o historii Nowej Kaledonii. To pomoże nam trochę lepiej zrozumieć tą współczesną sytuację i życie mieszkańców na Wyspach Archipelagu. Także opowiem trochę też o moich doświadczeniach w terenie, o tym, jak przebiegały moje badania. A na koniec przyjrzymy się kwestii referendum niepodległościowego, bo w tym roku, 12 grudnia, odbędzie się kolejne, 7 już w historii Nowej Kaledonii referendum, w którym mieszkańcy tego terytorium opowiedzą się w sprawie niepodległości terytorium. Chociaż moja praca nie dotyczy bezpośrednio tej tematyki, to jednak przewijał się ten temat niepodległości, w ogóle kwestie stosunków, relacji politycznych były bardzo obecne w czasie moich badań, także właśnie dlatego dzisiaj chciałabym również na ten temat Wam przybliżyć, rzucić na niego okiem. Nowa Kaledonia została skolonizowana przez Francję stosunkowo późno w porównaniu do innych miejsc, które Francuzi skolonizowali, bo w 1853 roku Francja wzięła w posiadanie wtedy właśnie wyspy i zdecydowano skolonizować wyspy poprzez zasiedlenie, czyli wysyłanie na Wyspy Archipelagu francuskich osadników, zarówno wolnych osadników, jak i więźniów, których obecność nie była mile widziana na terytorium Francji. Byli to między innymi uczestnicy Komuny Paryskiej czy różnych wojen, zamieszek w krajach północnej Afryki. Także ta społeczność wysyłana na Wyspy Archipelagu była dość zróżnicowana. Jedną z osób, które zostały zesłane na Nową Kaledonię, jest Polak Antoni Berezowski, który w 1867 roku chciał dokonać zamachu na cara
Rosji Aleksandra II. Chybił, chciał oddać strzał w Lasku Bułońskim, chybił, został postawiony przed sądem, jako że wtedy Polska była pod zaborami i francuski sąd był przychylny Polsce, to nie dano mu kary śmierci, tylko zdecydowano o zesłaniu Berezowskiego właśnie na Nową Kaledonię. Berezowski żył na Nowej Kaledonii aż do śmierci. Żył w wiosce, po odbyciu kary w stolicy otrzymał kawałek ziemi w wiosce Buraj na głównej wyspie, Grand Terre, głównej wyspie Nowej Kaledonii. I właśnie tam żył, wybudował dom, uprawiał pole i z korespondencji listów, które czytałam, które pisał, starał się utrzymywać kontakty z Polakami. Także z tej korespondencji wynika, że miał problemy psychiczne najprawdopodobniej, bo bardzo, bardzo różne dziwne rzeczy tam pisał. Chciał stworzyć perpetuum mobile, jakieś klatki na króliki, chciał je porozstawiać po całej Nowej Kaledonii. Także żył w samotności, może nie całkowicie odizolowany, ale jednak, no jednak nie żył wśród ludzi, także no, w bardzo, bardzo trudnej sytuacji tam był i pozostał na Nowej Kaledonii do śmierci. Kiedy byłam w Buraj, bo Buraj to drugie miejsce, w którym prowadziłam badania terenowe, dowiedziałam się od mieszkańców wioski, że na północnym wyjeździe z Buraj jest miejsce, na które wszyscy mówią La Butte du Polonais, wzgórze Polaka, i okazało się, że to właśnie pod tym wzgórzem znajduje się działka, na której Berezowski najprawdopodobniej miał swój dom, swoje uprawy. Także udało mi się znaleźć tutaj, najprawdopodobniej na tym zdjęciu widać ruiny domu Berezowskiego. Obecnie znajduje się tam pole do wypasu bydła. Także taki mały polski element na Nowej Kaledonii. Postanowiłam coś z tym zrobić i uświadomić mieszkańców wioski, kim był ten znany Polak. No, dla nas jest znany, ale kim jest ten Polak, którego wzgórze znajduje się na północy wioski. Także przygotowałam tablicę wystawową z pomocą męża mojej przyjaciółki, który jest grafikiem. Także przygotowałam taką tablicę dla muzeum w Buraj. I w 2018 roku, ostatnio, kiedy byłam na Nowej Kaledonii, zrobiliśmy uroczyste odsłonięcie tablicy, taki mini wernisaż. Także teraz zwiedzający muzeum mogą poznać historię Berezowskiego. Jest też tam kilka słów o historii Polski, właśnie przykłady korespondencji Berezowskiego, mapa jego działki, na której mieszkał, i stare zdjęcia, które zachowały się w archiwach. Kiedy Francuzi dotarli na Nową Kaledonię, wyspy były zamieszkiwane przez Kanaków, przez ludność autochtoniczną, jednak ze względu właśnie na kolonizację, kolonialną opresję, choroby przywiezione przez kolonizatorów, liczba autochtonów zaczęła się zmniejszać, spadać, i następnie migracje właśnie nie tylko Francuzów, Europejczyków, ale również Azjatów, doprowadziły do zmiany struktury etnicznej tego terytorium, i dziś Nowa Kaledonia jest krajem wielokulturowym. Kanakowie, czyli autochtoni, stanowią około 40% z 270 tysięcy osób zamieszkujących Nową Kaledonię. Inne grupy etniczne to kaldosze, czyli potomkowie Europejczyków, kolonizatorów. Mamy również Arabów, właśnie potomków tych więźniów, którzy byli sprowadzani na Nową Kaledonię. Mamy Azjatów z Wietnamu, z Japonii, mieszkańców Vanuatu, Wallis i Futuny, innego terytorium francuskiego na Pacyfiku. Co ciekawe, na Nowej Kaledonii jest więcej mieszkańców Wallis i Futuny niż na Wallis i Futunie. Mamy również mieszkańców Polinezji, no i ogólnie innych wysp Pacyfiku. Ta mieszanka etniczna, ta struktura etniczna jest o tyle ważna, że dziś, na kilka miesięcy przed referendum niepodległościowym, bardzo wiele osób wskazuje na to, że to właśnie od tych mniejszości
innych grup etnicznych może zależeć wynik referendum, ale do kwestii niepodległościowych jeszcze wrócimy. Na Nowej Kaledonii znajduje się 25% światowych złóż niklu. Tutaj na zdjęciu huta niklu w Numei, w stolicy archipelagu, kiedy ją budowano, powstała na przedmieściach miasta. Obecnie Numea jako największe miasto największe i w sumie jedyne miasto na archipelagu, które jest zamieszkiwane aglomeracja Numei przez 2/3 mieszkańców wyspy, czyli 2/3 z 270 tysięcy mieszkańców, czyli jakieś 180 tysięcy osób mieszka w aglomeracji Numei, także ta Numa wchłonęła po prostu tą hutę niklu i praktycznie znajduje się ona w samym centrum. Jest to pierwsza rzecz, którą widzą turyści wysiadający z wielkich statków wycieczkowych australijskich, które dokują właśnie w porcie niedaleko tej huty niklu. Po niklu bardzo ważną rolę w gospodarce Nowej Kaledonii odgrywa turystyka. Jednak to, jak dużą tą rolę odgrywa, zależy od miejsca, w którym jesteśmy. Na mniejszych wyspach, na przykład na wyspach Lojalności czy na wyspie Ile de Pin, na której prowadziłam badania, ta rola turystyki jest dużo większa, bo na wyspach nie ma niklu, a przynajmniej nie ma go tyle, żeby móc go wydobywać i czerpać z niego zyski. A są miejsca, gdzie wioski, które są bardziej skupione na rolnictwie, czy właśnie na przemyśle wydobywczym. Na Ile de Pin, na której żyłam, turystyka stanowi jednak codzienność mieszkańców wyspy, którzy są czynnie zaangażowani w goszczenie wielkich australijskich statków wycieczkowych, w pracę w 5 hotelach, które są na wyspie, w prowadzenie kampingów i takich gościńców. Także tak jak wspomniałam, wszystko zależy od miejsca, w którym jesteśmy, bo w Burai ta sytuacja wygląda inaczej, bo tam mieszkańcy są bardziej skupieni na rolnictwie. Tutaj mapa archipelagu. Nowa Kaledonia składa się z setek wysp, jednak większość z nich nie jest zamieszkana, bo to są najczęściej małe wysepki rozrzucone po Morzu Koralowym. Główna wyspa, Grande Terre, właśnie na południu, tak jak widzimy, jest Numea, stolica Nowej Kaledonii, następnie Burai, w której wioska, w której mieszkał Antoni Berezowski, a także ja tam prowadziłam badania. Mamy na samej północy Pum i jeszcze nad Pum są małe wysepki zamieszkane przez Kanaków, autochtonów. Na wschodzie mamy Jęgen, takie właśnie najważniejsze wioski Jęgen, Kanala, jednak poza Numeą tak naprawdę nie ma miasta na Nowej Kaledonii innego, te wszystkie miejsca na mapie, które tutaj są zaznaczone, to są po prostu wioski. Największym z nich są Burai i Kone. Pozostałe to są naprawdę bardzo małe wioski, w których no po prostu jest najczęściej stacja benzynowa, jakieś jeden czy dwa sklepy, merostwo i niewiele poza tym. Na północ od Grande Terre mamy Wyspy Lojalności, Uwe, Lifu, Mare i Tigę. A na samym południu archipelagu Ile de Pin, czyli właśnie tę wyspę, z którą najbardziej jestem związana. Politycznie Nowa Kaledonia podzielona jest na prowincję południową, północną i Wysp Lojalności, i etnicznie podział jest bardzo podobny, bo Wyspy Lojalności, prowincję północną zamieszkują głównie autochtoni, Kanakowie, a prowincję południową Biali, Europejczycy. I to również ten podział odzwierciedla podział polityczny, bo prowincja południowa jest przeciwko odzyskaniu niepodległości, a prowincja północna i Wysp Lojalności są za przystąpieniem do pełnej suwerenności tego terytorium. Kiedy leciałam na Nową Kaledonię, nie znałam nikogo poza tym panem, który jest na zdjęciu, pan Ilarion Vondegu. Wielki wódz 8 plemion zamieszkujących Ile de Pin,
do 2020 stycznia 2020 roku mer wyspy. W styczniu pan Ilarion Wondegu zmarł, także do dzisiaj nie wybrano wielkiego wodza wyspy. Jest mer, ale właśnie nie ma tej władzy zwyczajowej. I co ciekawe, pan Ilarion Wondegu przez 7 lat bodajże był jednym z dwóch kaledońskich senatorów w Senacie na Nowej Kaledonii, w Senacie francuskim, czyli jeden z dwóch kaledońskich senatorów, którzy latali regularnie do Paryża i właśnie dzięki temu miałam szansę się z nim spotkać przed moim pierwszym pobytem na Nowej Kaledonii. I w czasie tego spotkania poprosiłam go o zgodę na to, żebym mogła prowadzić badania na wyspie. I wiedziałam, że bardzo dużo zależy od jego przychylności i od tego, czy on właśnie wyrazi na to zgodę, żebym przyleciała i prowadziła wywiady, obserwacje. Co ciekawe, pan Ilarion Wondegu, chociaż jest Kanakiem, to opowiadał się za partią François Fillon, czyli partią RPSR na Nowej Kaledonii, Zgromadzenie Kaledonii na Rzecz Republiki. I było to dobitnie, dosadnie widać w czasie wyborów prezydenckich w 2017 roku, kiedy na takich specjalnych planszach przygotowanych na plakaty zawisł tylko jeden plakat z François Fillon. Kiedy zapytałam wielkiego wodza, co stało się z resztą plakatów, bo każdy kandydat wysyłał do wszystkich marostw swoje informacje prasowe, promocyjne przed wyborami, to wielki wód powiedział, że inne materiały nie dotarły. Kiedy leciałam na Nową Kaledonię, tak jak wspomniałam, nie znałam nikogo, nie wiedziałam, do kogo trafię. Rodzinę goszczącą znalazł mi mój promotor. I to właśnie u tych ludzi spędziłam wiele miesięcy w czasie moich pobytów na Nowej Kaledonii. Rodzina Kotyry bardzo dobrze mnie przyjęła i okazało się, jak już przyleciałam, że są bardzo blisko związani z wielkim wodzem, co myślę, że ułatwiło mi pracę w terenie. Nie chcę nawet myśleć, co by się stało, gdybym trafiła do rodziny, która jest w konflikcie z wielkim wodzem, bo również takie rodziny są. Jako że te relacje między członkami klanów, plemion są czasami bardzo zaostrzone i myślę, że gdybym była u innej rodziny, mogłoby mi to zamknąć wiele drzwi. Nie mówię, że to, że miałam dobre relacje z wielkim wodzem i byłam w rodzinie, której jest przychylny, nie zamknęło mi drzwi, bo pewnie tego nawet nie wiem, czy jakieś drzwi mi zamknęło, ale myślę, że gdybym trafiła do rodziny, która jest w konflikcie z wielkim wodzem, mogłoby to znacząco wpłynąć na przebieg moich badań. Z drugiej strony też wielki wódz miał na mnie oko, przez to, że byłam u osoby, u właśnie tej, mój, że tak powiem, dziadek z tej rodziny goszczącej, w której mieszkam, był jednym z doradców wielkiego wodza, więc myślę, że też dzięki temu wielki wódz miał oko na to, co robię, jak w ogóle się zachowuję i jak przebiega mój pobyt na wyspie. Kanakowie na wyspie, właśnie na Île de Pin, ale również na innych wyspach Nowej Kaledonii tradycyjnie żyli i niektórzy dalej żyją w takich chatach zbudowanych z liści palmy kokosowej, trzciny wodnej, jednak na Île de Pin tych domów jest coraz mniej, z tego względu, że postawienie takiego domu zabiera bardzo dużo czasu i angażuje całą rodzinę, nie tylko najbliższą rodzinę, ale również dalszych kuzynów. My byśmy w Polsce powiedzieli piąta woda po kisielu, tam to tak nie wygląda, bo te relacje są nawet z tymi dalekimi kuzynami, z którejś tam kolejnej linii są bardzo zażyłe, bardzo bliskie i obowiązkiem rodzinnym jest, żeby się wspierać. Także tego czasu teraz jest mniej, bo ludzie mają często pracę na pełen etat. Poza tym stworzenie takiego domu zabiera bardzo dużo czasu. Trzeba wszystko przygotować, wysuszyć, narąbać drzewa i tak dalej, i tak dalej. Także tak naprawdę to jest praca dla kilkunastu
osób, także nie tylko czasu jest mniej, ale również surowca, bo mieszkańcy wypężali się, że tej trzciny wodnej, właśnie tej pałki jest coraz mniej i też z tego powodu nie stawiają tych tradycyjnych kaskanek. Dużo prościej jest postawić taki tekturowy dom, tekturowo blaszany, w którym kiedy jest upał, czyli przez większość roku, jest po prostu w środku jak w saunie, ale jest to dużo szybsze, prostsze w momencie, kiedy osoby chodzą do pracy, zarabiają, to jest im o wiele łatwiej stworzyć coś takiego. Domy zazwyczaj są miejscami, gdzie się śpi, ewentualnie właśnie wieczorami ogląda telewizję, a kuchnie są zazwyczaj polowe, jako że na Nowej Kaledonii jest patrylokalizm, czyli bracia mieszkają, ojciec i synowie mieszkają na tym samym terenie, to na jednym terenie, właśnie na jednej ziemi mieszka kilkanaście osób, bo właśnie żony, dzieci do bratów ojca mówią tato, a do siostry mamy mamo. Także na początku trochę czasu mi zajęło, zanim się połapałam, kto jest kim, kto jest tym biologicznym tatą. I jako że żyją w takiej grupie, większej grupie właśnie kilkunastu osób, ta odpowiedzialność za opiekę nad tymi dziećmi, za gotowanie też w jakiś sposób się rozkłada i nie spoczywa na barkach na przykład tylko jednej kobiety, tylko wszyscy łącznie z mężczyznami bardzo angażują się właśnie w takie przydomowe prace. Tutaj zdjęcie takiego tarasu przed kuchnią u mojej rodziny goszczącej. Moja mama goszcząca pracowała w hotelu, także czasem udało jej się odkupić jakieś nieużywane hotelowe meble. Na wyspie trzeba sobie radzić po prostu z tym, co jest, bo kontenery z jakimiś większymi, na przykład jak ktoś zamówi sobie na pewno jakieś większe przedmioty, to musi czekać, aż będzie przyjął większy statek, który to dowiedzie na wyspie. Także uzależnione też właśnie od statków towarowych. Na przykład to, czy są w sklepie jajka, również zależy od tego, czy samolot doleciał i przyleciały jajka. Także czasem robiliśmy, jak chciałam kupić jakieś ciasto, robiliśmy obchód po całej wyspie, po wszystkich sklepach, jak nam bardzo zależało. Jedno takie wspomnienie z samych początków mojego pobytu na wyspie. Przygotowywaliśmy obiad w dniu mojego przyjazdu i Sabina poprosiła swoją córkę, żeby ta poszła zerwać cytryny do ogrodu dziadków i ja bardzo szybko zaproponowałam pomoc, że bardzo chętnie pójdę z nią zerwać te cytryny i usłyszałam, że nie, lepiej żebym nie wychodziła jeszcze z domu, bo nie zrobiłam gestu zwyczajowego. I wtedy uświadomiłam sobie, jaką wagę ma ten gest zwyczajowy, bo coś już tam słyszałam, czytałam o tym, ale dopiero miałam szansę po raz pierwszy w życiu wykonać ten gest. Czym jest gest zwyczajowy? Tak jak w Polsce przychodzimy w odwiedziny do znajomych czy do rodziny i przynosimy bombonierkę, czekoladki, jakieś bukiet kwiatów, butelkę alkoholu. Tak samo na Nowej Kaledonii, kiedy odwiedzamy Kanaków, to ukazujemy szacunek poprzez wykonanie właśnie gestu zwyczajowego, żyst kutumie. Tradycyjnie daje się jamy, jakieś jedzenie, takie belki materiału z Chin, obecnie z Chin. Dawniej dawało się też ręcznie wyplatane maty, teraz te maty, które się daje, też są z Chin. I wręczając taki gest, wygłaszamy krótką przemowę, dziękując za gościnę, za przychylność i następnie osoba, która przyjmuje ten dar zwyczajowy, gest zwyczajowy, kładzie rękę na przedmiotach, które daliśmy i również wygłasza krótką przemowę, dziękując nam za to, mówiąc, że teraz będzie się nami opiekować, że możemy się czuć jak u siebie. Jest to bardzo ważny moment,
Ten gest zwyczajowy Kanakowie wykonują również w wielu ważnych życiowych sytuacjach, takich jak narodziny, śmierć, śluby. Także jest to coś, co jest bardzo obecne w ich życiu i dla mnie to był taki ważny moment spotkań z ludźmi, jak chodziłam na wywiady, że zawsze na początku wykonywałam ten gest i dla nich to był taki znak, ona zna naszą kulturę, ona interesuje się naszą kulturą i bardzo często mi to mówili, że biali, najczęściej właśnie Francuzi z Francji kontynentalnej, rzadko, nieczęsto robią gest i również spotkałam Francuzów, którzy żyją na Kaledonii od 20 lat i nigdy gestu nie zrobili. Także był to bardzo, bardzo taki ważny moment i dla mnie, i dla nich, myślę. Także był to tak zwany icebreaker, pozwalał nam się to trochę lepiej poznać. Także postanowiłam robić gest à la polonaise, czyli przywiozłam z Polski po prostu pamiątki różne, poprosiłam moją przyjaciółkę, żeby wyhaftowała mi serwetki z żywieckimi haftami i po prostu dawałam im kawałek materiału i też w ten sposób mogłam się podzielić kulturą, opowiedzieć trochę o historii naszego kraju, także bardzo, bardzo miło wspominam te wszystkie momenty. Wyspiarska codzienność na Île-de-Pin podporządkowana jest dla wielu osób rozkładowi statków wycieczkowych, bowiem bardzo dużo osób zaangażowanych jest w pracy w turystyce. Jednak ta praca często jest taka ad hoc, że tak powiem. Czyli potrzebuje zarobić na telefon, telewizor, wyprawkę do szkoły dla dziecka i wtedy angażuje się w jakieś działania, zatrudniam się na czas określony w hotelu albo kiedy przypływają statki wycieczkowe, proponuję jakieś usługi. W momencie, kiedy zarobię pieniądze, to znowu robię sobie przerwę. Jacques, u którego mieszkam, jest rzeźbiarzem i również łowi ryby, jest w stanie przez kilka minut pod wodą wytrzymać na po prostu bez oddychania i po ciemku łowi ryby z taką długą bronią na ryby, z kawałek takiej długiej, nie wiem jak to się nazywa. No w każdym razie łowi te ryby nurkując w nocy na kilka metrów pod wodą i następnie sprzedaje te ryby, co też pozwala mu zarobić, jednak nie robi tego regularnie. W momencie, kiedy potrzebuje, decyduje się wypłynąć na połów i łowić te ryby. Albo kiedy potrzebuje zarobić, robi więcej rzeźb, realizuje różne zamówienia, ale absolutnie jego życie nie jest podporządkowane pracy. I jak to wielokrotnie powtarzał, wy biali macie pieniądze, my mamy czas. I faktycznie jest to jedna z myśli, która przyświeca mieszkańcom Nowej Kaledonii. I nie tylko mówię o Kanakach, ale ogólnie o wyspiarzach, którzy korzystają również z tego, co Nowa Kaledonia ma do zaoferowania. Kiedy mieszkałam na Nowej Kaledonii, miałam, tak jak wspomniałam, możliwość mieszkania u rodzin goszczących, zarówno na wyspie, jak i w Burajcu, pozwoliło mi się zanurzyć w tą kulturę kaledońską, poznać tradycje, zwyczaje, wziąć udział w ślubach, weselach tradycyjnych. Także te wszystkie momenty były bardzo ważne i chociaż nie były bezpośrednio związane z tematem moich badań, to jednak pozwoliło mi lepiej zrozumieć ten kontekst społeczno-kulturowy i różne kwestie właśnie związane z życiem na wyspach. Miałam możliwość uczestniczenia w połowach. To jest chyba pierwsza ryba w życiu, którą złowiłam. Uczestniczyłam w tradycyjnym corocznym święcie Ignamu, które jest coś jak nasze dożynki, kiedy mieszkańcy wykopują pierwsze w sezonie Ignamy. Wszystkie są następnie zabierane do siedziby wielkiego wodza Grand Chefri. Następnego dnia na mszę do kościoła zostają poświęcone i znowu
zostają przeniesione do siedziby wielkiego wodza i tam następuje podział tych ignamów między klany, plemiona, a także inne osoby zamieszkujące wyspę. I kiedy w 2016 roku byłam na IUDP, miałam przyjemność, a także przywilej otrzymać takiego ignama od wielkiego wodza, kiedy robiono podział, powiedziano w języku Kweni, w języku lokalnym Kuya Karolina Kotyry, czyli ten ignam należy do Karoliny Kotyry, czyli dano mi nazwisko mojej rodziny goszczącej i było to bardzo ważne. Uświadomiłam sobie, jak ważne to jest, kiedy porozmawiałam z parą francusko-japońską, która na wyspie mieszkała wtedy 17 lat i po raz pierwszy otrzymali ignam wtedy co ja. A ja byłam na wyspie dopiero drugi raz. Także było to dla mnie ogromnie ważne. I uświadomiło mi też trochę różnicę między moją sytuacją, a sytuacją właśnie tych osób z zagranicy, najczęściej Francuzów z Francji kontynentalnej, którzy mieszkają na wyspie, jednak którzy żyją bardziej obok tej społeczności autochtonicznej niż z nimi, bo mieszkają oddzieleni właśnie w domach albo w ogóle jest jeden cały półwysep zajęty przez żandarmów i innych Europejczyków. Ja miałam tą szansę żyć właśnie z Kanakami, z nimi uczestniczyć w ich codziennym życiu. I kilka osób powiedziało mi, że oni nie byliby w stanie żyć w takich warunkach, bo warunki faktycznie, nie był to hotel pięciogwiazdkowy, jednocześnie dla mnie to była część tego doświadczenia, nie skarżyłam się i nawet nie sprawiało mi to problemu, bo po prostu tak było, przyjęłam to, tak jest i nawet nie zastanawiałam się, a czy miałabym mieszkać gdzieś indziej, czy nawet wynająć coś sobie. Bardzo chciałam i bardzo cieszyłam się i byłam im wdzięczna, że mnie przyjęli pod swój dach. Jednak francuscy znajomi nie wszyscy byli w stanie zrozumieć, dlaczego się na to zdecydowałam i dlaczego nie wybrałam wygody. I według nich bezpieczeństwa, chociaż mnie nigdy nic złego nie spotkało, jednak oni mają w Francji bardzo dużo stereotypów, negatywnych stereotypów i trochę czasem mnie straszyli przez swój pryzmat, patrzyli na moje doświadczenia. Tak jak wspomniałam, te relacje między Kaledończykami i nie mówię tylko o Kanakach, ale ogólnie o Kaledończykach, również Kaldoszach, właśnie potomkach kolonizatorów, a białymi przyjezdnymi, najczęściej z Francji kontynentalnej, nie należą do łatwych i najczęściej muszę przyznać, że wynika to z postawy, jaką przyjmują przyjezdni. Przyjezdni, którzy nie znają kaledońskiej historii, nie interesują się kulturą Kanaków, właśnie postrzegają ich bardzo stereotypowo, nawet nie starają się ich poznać. I z tego powodu dochodzi do bardzo wielu różnych konfliktów, nieprzyjemnych sytuacji i po prostu miałam czasem wrażenie, że chociaż już nie jesteśmy w czasach kolonialnych, chociaż to też jest bardzo dyskusyjne, to jednak oni powielają te kolonialne wzorce i przyjeżdżają na Nową Kaledonię, jakby przyjeżdżali do siebie, jakby to był jeden z departamentów francuskich, a nie jest, bo Nowa Kaledonia ma status społeczności sui generis, będącej w procesie postępującej dekolonizacji. Jest to terytorium zamorskie sui generis, a nie departament. Także nawet jeśli jest to Francja, to moim zdaniem jest to wciąż kolonia francuska i przyjeżdżając tam powinniśmy wiedzieć, dokąd jedziemy, że to nie jest przedłużenie Francji, że to jest odrębne terytorium. Zwłaszcza, że znajduje się 17 tysięcy kilometrów od Paryża. W turystyce te relacje przejawiają się w ten sposób, że bardzo wielu pracowników hoteli to biali Europejczycy.
Najczęściej te najwyższe pozycje są zajmowane przez Europejczyków i jak tutaj jeden z moich respondentów wspomniał, dyrektor hotelu jest biały, szef kuchni jest biały, te wysokie stanowiska, które się zmieniają, są obstawiane przez białych. Na pozostałych jest zatrudniana ludność lokalna i wspomniał, że nie wszyscy są w stanie się dostosować. Najczęściej z tego, co zaobserwowałam w czasie badań, najlepiej radzą sobie osoby, które już od dłuższego czasu są na Nowej Kaledonii, które są otwarte, które chcą poznać tą kulturę Kaledończyków, którzy są w stanie się dostosować, którzy są tolerancyjni, którzy są otwarci i którzy szanują innych, bo bardzo często chodzi o szacunek innych, innej kultury. Jak wspomniał mój respondent, tutaj trzeba znać ludzi, tutaj jesteśmy głośni, więc oni nie są w stanie tego znieść. Przez 10 lat mieliśmy co najmniej 8 dyrektorów. Nie byli w stanie wytrzymać. Trzeba znać ludzi i otoczenie, trzeba się przyzwyczaić do ludzi. Jesteśmy przekorni, ale bardzo mili. Lubimy dokuczać, ale nie złośliwie. Ale jeśli czujemy opór od drugiej osoby, wkurzamy się i będziemy go wkurzać, aż zwariuje i postanowi wyjechać. Ale jesteśmy bardzo mili, więc ludzie nie wytrzymują, bo boją się Kanaków. I właśnie z takim odbiorem Kanaków bardzo często się spotykałam, kiedy rozmawiałam z białymi ludźmi, z Francuzami, którzy nigdy nie byli w plemieniu, którzy nigdy nie odwiedzili żadnej rodziny Kanaków, którzy właśnie postrzegają ich poprzez stereotypy i takie właśnie nieprzychylne podejście. Hotel, o którym wspomniał mój rozmówca, moim rozmówcą był szef jednego z plemion na wyspie. W tym hotelu w czasie moich pobytów za każdym razem jak przyjeżdżałam był tam inny dyrektor. Także no, jest to dość problematyczne i też ukazuje właśnie złożoność tych relacji. Kiedy pierwszy raz leciałam na Nową Kaledonię i promotor powiedział mi: Karolina, zobaczysz, fakt, że jesteś Polką, a nie Francuską, ułatwi ci pracę w terenie. I nie wiedziałam, o co mu chodzi i jak to może mi ułatwić pracę, skoro wciąż jestem biała, a wciąż pochodzę z Europy. I okazało się, że faktycznie pochodzenie z kraju innego niż kraj kolonizatora w jakiś sposób ułatwiło mi te relacje z autochtonami, z Kaledończykami ogólnie. Także niepochodzenie właśnie z kraju kolonizatora, zwłaszcza w kontekście tej historii kolonialnej, postkolonialnej i trwającego procesu dekolonizacji, było raczej odbierane jako zaleta, zwłaszcza, że Kanakowie, jak mówią po francusku, rolują R i ja też roluję R, jak mówię po francusku. Jak się staram, to nie roluję, ale jak się nie staram, to roluję. I oni bardzo szybko, nawet poprzez mój akcent, domyślali się, że nie jestem francuską. I to też powodowało właśnie taką możliwość nawiązania relacji, rozmowy o tym, skąd pochodzę, jaką historię mamy. Opowiadam o Cieszynie, o miastu właśnie, z którego pochodzę, które jest rozdzielone przez granice, o zaborach i bardzo się tym interesowali. Czasem miałam wrażenie, że mają większą znajomość, więcej wiedzą o naszym kraju niż nasi sąsiedzi francuscy, znaczy no nie sąsiedzi bezpośredni, ale jednak w obrębie Europy dzieli nas 1000 kilometrów, a mam doświadczenie, że często właśnie Francuzi niewiele wiedzą o Polsce. Na sam koniec kilka słów o niepodległości. Te trudne relacje kolonialne trwają od lat 70., 80., kiedy pierwsi Francuzi, absolwenci francuskich szkół wyższych zaczęli wracać na Nową Kaledonię i rozpoczęły się dążenia niepodległościowe. W latach 70., 80. inne terytoria Melanezji odzyskiwały niepodległość. Vanuatu, Fidżi, Wyspy Salomona, te wszystkie kraje odzyskały niepodległość. Na Nowej Kaledonii dochodziło do wielu konfliktów, do wojny domowej doszło. Jednak dopiero w 1998 roku podpisano porozumienia definiujące proces dekolonizacji i przygotowujące mieszkańców do referendum, które pierwsze odbyło się w 2014 roku.
kolejne w 2020, w zeszłym roku w październiku i trzecie ma odbyć się w grudniu tego roku. Samo to, jakie pytanie zostanie zadane mieszkańcom, było przedmiotem wielkich debat i zostało podjęte w Paryżu, jak zresztą wiele decyzji dotyczących tego referendum. Na przykład data tegorocznego referendum również została podjęta w Paryżu przez ministra terytoriów zamorskich Francji, co jest krytykowane zwłaszcza przez partie niepodległościowe na Nowej Kaledonii. To, kto może głosować, również jest bardzo dyskusyjną kwestią, bo co z Francuzami, którzy dopiero się sprowadzili na Nową Kaledonię pod koniec lat 90. czy nawet ostatnio. Podjęto decyzję, że głosować mogą osoby, które były na Kaledonii przed końcem grudnia 1993 roku i muszą udowodnić, że wtedy byli na wyspach i że nigdzie nie mieszkali właśnie w międzyczasie w innym miejscu. Co z osobami, z Kanakami, którzy przeprowadzili się do Francji na studia i dopiero po wielu latach wrócili na Nową Kaledonię? Także mnóstwo pytań się pojawia. Te dwa referenda pozwoliły znaleźć odpowiedzi na część z nich, ale jednak wciąż jest dużo takich kwestii problematycznych. Frekwencja w 2018 roku była bardzo wysoka, ponad 80%. Życzę nam, żebyśmy w Polsce kiedyś doszli do takiej frekwencji. Głosowano na całym terytorium, mieszkańcy z wysp mieli biura do głosowania na głównej wyspie, żeby ci, którzy mieszkają na Grande Terre, mogli oddać głos. I to są wyniki z 2018 roku. W 2020 roku różnica na korzyść niepodległościowców zmieniła się o 3%, czyli 53 do 47. No i teraz co wydarzy się w tym roku? Nie wiadomo właśnie, co z grupami etnicznymi, takimi jak mieszkańcy Wallis i Futuny na przykład. To do nich może należeć ten ostateczny głos i to oni mogą mieć właśnie wpływ na ten ostateczny wynik głosowania. Jeszcze tutaj poglądowo, jak się rozkładają głosy, czyli południe jest przeciwko niepodległości, wschód, północ, wyspy za niepodległością. Jednocześnie ta frekwencja na wyspach jest mniejsza. Moi rozmówcy często mówili, my już jesteśmy niepodlegli, my na wyspach żyjemy swoim życiem, swoim tempem. My już mamy częściowo chociaż tą niepodległość. Jest jednak wiele wiosek, które wciąż są bardzo przywiązane do Francji i nie wyobrażają sobie tego, żeby Nowa Kaledonia miała się od niej oderwać. Na sam koniec, jako podsumowanie tej całej mojej opowieści, ale głównie tej kwestii referendum, chciałam powiedzieć, bo być może zastanawiacie się, co ja myślę i w jaki, czy myślę, że powinni odzyskać niepodległość, czy nie. I ja nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak żyłoby im się w niepodległym kraju. Nie mam pojęcia, czy to będzie dla nich korzystne, czy niekorzystne. Mam jednak po tych wszystkich moich doświadczeniach z Nowej Kaledonii, obserwacjach, mam takie poczucie, że takie symboliczne zerwanie relacji z Francją, tych kolonialnych relacji pełnych opresji, przemocy i relacji naznaczonych bardzo trudną historią kolonialną jest konieczne. Jest konieczne zwłaszcza dla autochtonów, którzy w tej historii są bardzo poszkodowani. I na koniec taki cytat z jednego z transparentów, który znalazłam w czasie, kiedy byłam na Nowej Kaledonii właśnie w okolicach referendum. Nieważne, jaki będzie rezultat referendum, tak długo jak pozostanie żywy Kanak w Kanaki, nazwa Nowej Kaledonii, niepodległej, ta ziemia nigdy nie będzie do was należeć.
Kanaki, dla ciebie oddałbym życie. Bardzo dziękuję za uwagę. Przedłużyłam trochę o 5 minut, także przepraszam, że się tak rozgadałam. Dziękuję za uwagę, za zaproszenie i zachęcam do zadawania pytań. Dziękuję ci bardzo, Karolino. Jak najbardziej już pojawiły się pytania u nas w czasie, zaraz będę je przytaczać. Możesz też włączyć prezentację w międzyczasie, będzie nas lepiej widać. Dziękuję ci za tą opowieść, taką opowieść trochę z perspektywy badaczki, ale też z perspektywy osoby, która została włączona w pewien sposób do lokalnej wspólnoty i miałaś okazję zobaczyć Kaledonię trochę z innego kawałka, który nie zawsze jest dostępny, kiedy patrzymy na nią przez pryzmat raju, przez pryzmat turystyki. Opowiedziałaś się o napięciach, o polityce, o pokrewieństwie. Pierwsze pytanie od naszych matronek medialnych, od portalu Solojolo, ono jest dosyć złożone, ja postaram się je streścić w takich punktach dla ciebie. Przede wszystkim jest to pytanie o ciebie, o twoją pozycję jako kobiety, bo Solojolo zajmuje się też podróżami dla kobiet, które decydują się na podróż samotnie albo w towarzystwie innych kobiet. I pytanie jest, jak ty czułaś się w tej wspólnotowości, takiej wspólnotowości dosyć, której opisywałaś jako dosyć zwartą, taką, która zarządza trochę wspólnie zarówno dobrami, jak i zbiorami, jak i symbolicznie istotnie się wspiera. Jak odbierano ciebie jako kobiety, która podróżuje w pojedynkę, która podróżuje dosyć daleko od swojego miejsca zamieszkania? Dziękuję za pytanie. Na temat tego, jak się czułam w terenie, napisałam w ogóle cały artykuł na blogu, bo akurat jak byłam na Nowej Kaledonii, była ta akcja MeToo i napisałam o takim MeToo w terenie, o różnych takich sytuacjach, które mi się zdarzyły i o tym, jak bardzo nie przygotowały mnie do tego zajęcia z metodologii na studiach, bo za dużo, no prawie w ogóle od kobiet zwłaszcza, nie słyszałam o sytuacjach różnych, w których nie wie, człowiek nie wie, co zrobić i jak się zachować. Także jest jedna rzecz, której bardzo mi brakowało, bo co innego przeczytać artykuł, poznać teorię, a co innego przeżyć to w praktyce. Jeszcze dodam, że w ogóle bardzo często na Nowej Kaledonii podróżowałam autostopem, zwłaszcza na wyspie tej Ile de Pin, ale też na przykład mieszkałam w aglomeracji Noumea, żeby dostać się do centrum, także powiedzmy, że było wiele takich momentów, kiedy można powiedzieć, sama siebie narażałam na niebezpieczeństwo, prawda? No bo jednak podróżowanie autostopem może być niebezpieczne. Na szczęście mi się nigdy nic złego nie przytrafiło i zawsze byłam otaczana opieką. Postrzegano mnie jako młodą, białą studentkę z Polski, z kraju Jana Pawła II, bo są wielkimi fanami naszego papieża. Też myślę, że ze względu na papieża o tej Polsce coś tam wiedzieli. Jako, że byłam u tej rodziny, która się tak no, zaopiekowała i bardzo dużo osób wiedziało, u której rodziny mieszkam, to ja czułam się bezpiecznie. Wiedziałam, że ta rodzina, jako że też jest, moja rodzina jest tam spowinowacona, tak się mówi, i spokrewniona z większością ludzi na wyspie, to wiedziałam, że po prostu nic złego mi się tam nie zdarzy. I zwłaszcza na tej małej wyspie, nawet jeśli właśnie ta społeczność jest dość zwarta, miałam mało prywatności, bo miałam wprawdzie swój pokój, córka gospodarzy udostępniła mi swój pokój. Do spania to nie było drzwi do tego pokoju ja się dostosowałam po prostu do tych warunków, które tam są, ale jednocześnie jakoś nie było to dla mnie problemem właśnie dostosowanie się do ich warunków, angażowanie się w codzienność, pomaganie kobietom, uczestniczenie w tych pracach domowych, bo wiele rzeczy jest tak dość rozdzielone właśnie, że mężczyźni właśnie zajmują się
rybołówstwem. Kobiety bardziej w kuchni pracują, chodzą w pole, chociaż to akurat mężczyźni również, ale wiedziałam, gdzie jest moje miejsce. Musiałam poprzez obserwację zrozumieć, gdzie jest moje miejsce i na przykład nawet jeśli chciałabym sobie, jak było wesele, posiedzieć, porozmawiać z mężczyznami, to jednak moje miejsce było w kuchni, tam gdzie miejsce większości kobiet. I jako że chciałam, no ze względu na kolor skóry nie mogłam wtopić się w tą społeczność, to jednak starałam się po prostu tak jak te inne kody kulturowe wskazują, no dostosować się, uszanować to i obserwować i zachowywać się tak też, żeby nikogo nie urazić. Jasne. Ja słyszę, że w pewien sposób zostałaś otoczona troską, ale też kontrolą, to znaczy... Tak, oj tak. I to jest pewnie też jakiś, to może dawać poczucie bezpieczeństwa, ale też ogranicza i może jest to doświadczenie podobne do doświadczenia kobiet kanadzkich. Więc odsyłamy chętnych do i chętne osoby do poczytania na blogu www.etnopashing.pl o tym, jak może wyglądać mitu na Nowej Kaledonii. Tak, jak radziłam sobie w sytuacjach, kiedy w czasie wywiadu mężczyzna tak. zaczynał mi czytać z ręki, komplementować, albo jakieś żarciki z seksualnym podtekstem rzucać przy innych ludziach. I zahaczyłaś też od razu o drugie pytanie, o pytanie dotyczące tego, jaka jest pozycja kobiet. Zdjęcia pokazywały głównie mężczyzn w sytuacjach publicznych, jakie pełnią rolę, jaka jest ich pozycja, ale też może jakie są historie, które pokazują, jak one mogą zdobywać sprawczość albo jak radzą sobie w tak ułożonym społeczeństwie. Mhm. Dziękuję za pytanie. W ogóle widać, że jestem wśród antropologów. Kobiety odgrywają ogromnie ważną rolę. Powiedziałabym, kolokwialnie pociągają za sznurki w tym świecie. Także nawet jeśli jest to patriarchalne społeczeństwo, patrylokalne, to kobiety mają bardzo istotną rolę i często to one mają ostatnie słowo. W czasie jednego z wesel, w którym brałam udział, nastąpił po weselu, siedzieliśmy z rodziną kobiety, panny młodej i był podział darów, które oni otrzymali od rodziny mężczyzny w czasie wesela. I doszło do spięcia. Jako że dyskusja odbywała się w języku Dżeu z Wyspy Lifu, w ogóle zapomniałam wspomnieć w czasie wystąpienia, że na Nowej Kaledonii oczywiście głównym językiem jest francuski, ale Kanakowie mają 28 języków i 11 różnych dialektów. I akurat byłam z przyjacielem z Wyspy Lifu. Z jego rodziną dyskusja przebiegała w języku Dżeu, którego za bardzo no, nie rozumiałam, ale wiedziałam, że po prostu coś jest na rzeczy, że napięta sytuacja. Kłótnia, ojciec wstał, coś tam walnął ręką w stół. Wiedziałam, że coś się dzieje, też mi głupio było pytać przyjaciela, hej, tłumacz mi, powiedz, co się dzieje. Także tylko obserwowałam, potem mi wyjaśnił, co się działo, ale w tej sytuacji pełnej napięcia ostatnie słowo miała nestorka rodu, jedna z najstarszych kobiet właśnie w rodzinie, która tam była i to ona zamknęła sprawę. Także kobiety, nawet jeśli tradycyjnie spotkania Conseil des Anciens, czyli spotkania starszyzny plemiennej wraz z wielkim wodzem, z szefami klanów plemion, są to spotkania mężczyzn, to coraz częściej zaprasza się na te spotkania kobiety i też kobiety z tego względu, no, że świat też się zmienia, też kobiety kanadzkie się zmieniają i ta ich sprawczość jest coraz większa, coraz większą świadomość mają o swoich prawach, bo jak w każdej kulturze, również w kulturze Kanaków, występuje przemoc w rodzinie, alkoholizm, także one zdobywają coraz większą świadomość i coraz bardziej sprawcze są. I co ciekawe, na przykład na IDP wśród osób, które mają stałą pracę, ponad połowę stanowią kobiety. Także to kobiety często są tymi, które przynoszą regularnie pensje do domu. I to też w jakiś sposób wpływa właśnie na ich decyzyjność i zauważyłam przynajmniej w mojej rodzinie, że ten związek był bardzo partnerski pomiędzy właśnie Sabriną i Żakiem i
I też myślę, że miałam duże szczęście, że trafiłam do rodziny, w której w ogóle w tej mikrospołeczności, w której mieszkałam, właśnie na przykład nie było przemocy. Było dużo szacunku, kobiety były przedsiębiorcze. Jedna z nich studiowała nawet za granicą, wróciła, teraz już mieszka w głównym mieście, ale ta sytuacja kobiet się zmienia. Myślę, że na lepsze. Też ciężko mi mówić, bo nie przeżyłam tego. Wiem w teorii, jak wyglądała ich sytuacja dawniej, jak wygląda dziś, ale myślę, że tak powiedzmy z naszej perspektywy, przez te nasze europejskie okulary zmienia się na lepsze. Jest kolejne pytanie od Michała, który właśnie pyta trochę o takie zestawienie perspektyw, to znaczy o to, jak w czym Kanakowie upatrują i pielęgnują tą rdzenną tożsamość, co jest dla nich takim wyznacznikiem ich tożsamości lokalnej i czy można jakoś mówić o tym, o ich poczuciu tożsamości przez ten pryzmat naszej tożsamości kulturowej. Czy masz wrażenie, że byłoby to adekwatne jakby do użycia tego określenia, czy raczej inaczej się definiują? Tak. Jest to bardzo mega ważne, powiedzmy. Zwłaszcza teraz przed tym referendum niepodległościowym, w momencie, kiedy Kaledonia jest jedynym francuskim terytorium, gdzie w spisie powszechnym można zaznaczyć, do jakiej grupy etnicznej się należy. W innych miejscach Francji tego się nie robi. Wolność, równość, braterstwo, prawda? Także nie chcą w teorii przynajmniej dyskryminować. Tutaj mamy możliwość zaznaczenia, że jesteśmy Kanakami, Kaledończykami i innych grup tutaj również etnicznych. Także jest to ważne zarówno na tym mikropoziomie społecznym, jak i makro, właśnie bardziej terytorialnym, tutaj politycznym również. Czym się przejawia ta tożsamość Kanaków? Bardzo dużym wyznacznikiem jest ten zwyczaj, custom, la coutume po francusku, zwyczaj, który jest społeczny dla... społeczny. Robię wtrącenia czeskich słów, przepraszam, jeśli mi się to wcześniej zdarzyło, czasem sobie uświadamiam, czasem nie. Jest to wspólne dla mieszkańców wysp Melanezji, czyli custom występuje również, również na innych wyspach Melanezji. Jest to taki filar tej kultury Kanaków. Te gesty zwyczajowe, o których wspominałam, które się robi, jak tam były takie zdjęcia, gdzie właśnie mężczyźni stali, kobiety siedziały z dużą liczbą tych materiałów, mat, ignamów. To było zdjęcie z wesela i taki gest zwyczajowy, właśnie też zwyczajowe ceremonie trwają jeden cały dzień od rana do nocy, a dopiero drugiego dnia przeprowadza się ślub białych, tak mówią. Na to Kanakowie, kiedy właśnie para udaje się do merostwa i zawiera związek małżeński, kobieta już jest w białej sukni, a nie w tej robne misją sukience, którą kanaczki ubierają, które zostały wprowadzone przez misjonarzy, ale teraz w jakiś sposób też stały się częścią ich kultury. Właśnie no, z tą kulturą w ogóle w takich kolonialnych, postkolonialnych miejscach jest no, duży problem. Pytanie właśnie, co pojawiło się tam pod wpływem misjonarzy, kolonizatorów, a co właśnie z takim wytworem kolonialnym, co było przed. Jest to bardzo złożone i jedna z sióstr Żakiego, który mnie gościł, kiedyś przyszła wieczorem na kolację do nas i miała taką szopę kręconych włosów, bo kanaczki, kanakowie mają właśnie takie kręcone włosy, miała taką szopę, a zazwyczaj nosiła je związane i ja mówię, Mane, jak ty cudownie wyglądasz, czemu tak nie chodzisz w takich rozpiętych włosach? Ona mówi, no co ty w ogóle, ksiądz to by padł na zawał, jakby mnie zobaczył. Także tutaj misjonarze wprowadzili właśnie tą taką ogładę, zakrywanie ciała, przylizane włosy i teraz tak, teraz to jest właśnie częścią tej ich kultury. Kanaczki nie wyobrażają sobie inaczej chodzić, ubrane czy uczesane. Dziś jest tak, 150-200 lat temu przed przybyciem Europejczyków było zupełnie inaczej i może w jakiś sposób kiedyś znowu do tego wrócą, zwłaszcza te młodsze pokolenia.
Ja też chciałem dopytać, bo mówiąc na przykład o pracy, mówiłaś też o dla mnie strukturalnym rasizmie. Mówiłaś o tym, że właśnie to, kim jestem, decyduje o tym, jakie mam możliwości. I trochę też zastanawiam się, bo gdy mówiłaś o tym, że Kanacy są jacyś, mówią, że my jesteśmy tacy, musicie nas poznać, musicie nas przyzwyczaić. Zastanawiam się, na ile postrzegasz to jako strategię oporu, na przykład wobec tego, w jakim systemie przychodzi im funkcjonować ze względu na relacje postkolonialne, albo czy zauważasz jakieś inne strategie oporu w stosunku do tych relacji globalnych, w których są zamieszczeni? Strategia mimikry, rasizm i w ogóle temu tematowi moglibyśmy poświęcić odrębne spotkanie, ale... Jedna rzecz, o której nie wspomniałam, mówiąc o historii. Trzeba pamiętać, że jak Europejczycy dopłynęli na Nową Kaledonię i kradli Kanakom ziemię, zabierali ją pod przymusem albo tam za kawałek tytoniu, za broń. Jak dochodziło do konfliktów między Europejczykami a autochtonami, to bardzo często Kanakowie walczyli przeciwko swoim, przeciwko autochtonom, czyli po prostu po stronie kolonizatora. I także to jest taka kwestia w historii, o której się często zapomina, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. A rasizm na Nowej Kaledonii działa w dwie strony. Jest ten szklany sufit, zwłaszcza w Numei, w mieście zdominowanym przez Europejczyków. W polityce to bardzo często widać właśnie, czy w tych międzynarodowych firmach. Poznałam Kanaków, którzy zrealizowali studia za granicą, mówią świetnie po angielsku, a którzy nie są w stanie się przebić poza szczebel menadżerski na stanowisko dyrektorskie, bo na stanowiska dyrektorskie sprowadzani są pracownicy z zagranicy. Mój przyjaciel wielokrotnie mi opowiadał o tym, jak był dyskryminowany, jest działaczem. Zresztą był w Polsce. Byliśmy nawet w audycji Maćka Szejkowskiego w Czwórce w Polskim Radiu, także link do audycji gdzieś można znaleźć w internecie. W każdym razie on wielokrotnie mi opowiadał o tym, jak on się bardzo angażuje w politykę, w działania kulturalne, sportowe, jest moim piłkarzem i często po prostu komentarze różne słyszał na temat właśnie swojego koloru skóry, pochodzenia i o, tak daleko zaszedłeś, o, nie spodziewałam się, że Kanek będzie na takim stanowisku i tak dalej. Z drugiej strony ja sama doświadczyłam różnych sytuacji, kiedy ktoś nie chciał ze mną rozmawiać, nie podawał mi ręki. Raz przyszłam na jeden wywiad i mój rozmówca był bardzo w porządku wobec mnie, ale przyniósł mi wiersze, które pisał, kiedy siedział w więzieniu i jeden z wierszy, pierwszy zresztą, który mi podał, nosił tytuł Biały nas zabija. Zdarzyło mi się, że dzieci do mnie podchodziły, dotykały mojej skóry albo uciekały na mój widok. Także te relacje są mega skomplikowane, naprawdę bardzo skomplikowane. Z drugiej strony, jak poznałam tą historię Nowej Kaledonii i zobaczyłam, jak wygląda tam życie dziś, w jaki sposób też Francja odnosi się do Nowej Kaledonii, Francuzi, którzy tam żyją, to no przykro mi, ale nie dziwię się, że tak to wygląda i że te relacje są tak złożone, tak skomplikowane. Dziękuję Ci bardzo za te odpowiedzi. Dziękuję Ci za dzisiejszą opowieść. To jest opowieść, która może nam pokazać, że wybierając się do Nowej Kaledonii, tak naprawdę jesteśmy częścią czegoś większego, częścią historii, która się toczy i wchodzimy w nią z pewną rolą, czy tego chcemy, czy nie, i od naszej wrażliwości zależy, jak ją wykorzystamy, czy będziemy chcieli dowiedzieć się więcej o osobach, które się tam znajdują. Ja widzę, że jeszcze wskoczyło nam w ostatnim momencie pytanie i sprawdzę z Tobą, bo jest to pytanie od Mileny. Czy są jakieś określenia, którzy autochtoni, ale Kanacy używają w stosunku do białych? Pojawiło się to określenie Pagala, tak, w prezentacji. Czy ono jest, Pamel, czy ono jest nacechowane w jakiś sposób, czy ono coś znaczy więcej poza osobą białą? Dobre pytanie i nie pamiętam teraz, ale i nie mam przy sobie notatnika, bo mam spisane, że właśnie
Połączenie właśnie w języku kłani słowa pagala i chyba tam jest słowo pu, coś takiego, że i teraz nie pamiętam, czy to słowo oznaczało pupa, czy śmierdzi, coś takiego, ale właśnie jeszcze nadawało pejoratywny charakter temu słowu. Także tak, są takie określenia. Jednocześnie ja będąc tam, jako że prowadziłam badania w dwóch miejscach, plus jeszcze w trzecim, powiedzmy w Numei, bo często też tam miałam wywiady, nie nauczyłam się żadnego z tych języków. Na IDP język Kweni, w Buraj są w ogóle dwa różne języki. Z języka Kweni nauczyłam się podstaw, także znam kilka przekleństw i umiem liczyć do 10. I tam jakieś takie bardzo podstawowe rzeczy. Plus jestem bardzo osłuchana z językiem Nengone z Wyspy Mare, bo mieszkałam u kobiety z Mare właśnie w Buraj. I o dziwo tego języka częściej słuchałam niż języka Adży z Buraj. Także z jednej strony żałuję, z drugiej strony takie były uwarunkowania tych badań, że nie miałam możliwości za bardzo się do tego przyłożyć, ale są różne określenia tak na Europejczyków i mogą mieć pejoratywny charakter. Jasne. To w ostatnim momencie odpowiedź dla mnie na mnie padła, a ja w takim razie serdecznie zapraszam Państwa też do sklepu podróżnika, do księgarni, gdzie możecie znaleźć przewodniki i mapy, które mogą Was zainteresować w temacie właśnie Pacyfiku czy Nowej Kaledonii. I serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie z Podróżami z Antropologią. 1 lipca naszą gościnią będzie doktor habilitowana Karolina Marcinkowska, która zabierze nas w podróż po Madagaskarze. Księgarnię możecie odwiedzić stacjonarnie w Warszawie lub na stronie sp.com.pl. To nagranie i wszystkie inne z poprzednich wydarzeń dotyczących podróży antropologii znajdziecie na YouTubie Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna oraz na stronie świeżo odnowionej podróże.etnograficzna.pl. Zachęcam do zajrzenia, bo jeśli ktoś nas nie widział, może wrócić do różnych podróży albo wrócić do opowieści, do artykułów, które się tam pojawiają, które pokazują właśnie antropologiczną perspektywę na podróżowanie do różnych miejsc i przybliżają trochę punkt widzenia autochtonów i tego, jak oni mogą czuć się, gdy w pewien sposób są oglądani albo zwiedzani przez Europejczyków. Karolina, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. To była wielka przyjemność móc poprowadzić z Tobą ten live i do zobaczenia. Dziękuję również i do zobaczenia.